Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Słuchajcie, chciałem wam zrobić krótki film na temat aplikacji Portfel od Google'a, gdzie ja mam swoją kartę dodaną płatniczą. I słuchajcie, myk jest taki, że ogólnie chodzi o to, że posłuchajcie, jeżeli płacicie kartą zbliżeniowo telefonem i odrzuca wam transakcję, to są dwa wyjścia, albo źle dodaliście kartę i po prostu dlatego wam wywala, albo macie ją nieaktywną. Ja w swoim przypadku to po prostu trochę się za bardzo pospieszyłem, bo jak to w telekomunikacji, sami wiecie, sprint i tyle, to źle dodałem kartę płatniczą i dlatego dupa zbita była. Powiem tak, kartę mam dodaną prawidłowo i jeżeli w przypadku, powiem wam szczerze, jeżeli w przypadku takiego myku, że odrzuca wam cały czas transakcję, to proponuję dodać kartę w aplikacji bankowej do portfela, do Google Play z powrotem i w drugim wypadku należy dezaktywować płatności zbliżeniowe na starej karcie, bo jeżeli będziecie chcieli starą kartę usunąć i wam wywali taki myk, że nie można usunąć bieżących płatności i coś tam, no to po prostu na starej karcie dezaktywujecie płatności zbliżeniowe i macie już tylko poprawnie dodaną kartę, jak w moim przypadku. Karta została dodana poprawnie i jest wszystko dobrze. A robię ten krótki film tylko po to, żeby wam pokazać, że naprawdę nie trzeba się urwiać od razu nie wiadomo jak, tylko trzeba usiąść do problemu i logicznie poszukać rozwiązania.